Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym już filmie, w kolejnym teście podkładu. Tym razem będzie to kolejny w ogóle podkład z AA. Tak jakoś polubiałam ten Lumi, po prostu przekonałam się do tych podkładów. I z tego co wiem, to Lumi został już wycofany, ale wydaje mi się, że jest to nowy, że tego podkładu wcześniej nie widziałam i to jest AA Ideal Tone Foundation. Mam kolorek 106 Golden Beige, jak mogliście zauważyć, jest to trochę ciemniejszy kolor, ale nie jest też jakoś, wiecie, bardzo ciemny. I ma on fajny, ciepły ogólnie odcień, to nie jest pomarańcz, to jest taki delikatny, żółty po prostu ton. No i ten podkład ma po prostu się perfekcyjnie dopasować, idealnie kryć przez 16 godzin. Dodatkowo ma formułę multi-hydration, czyli po prostu ma nas dodatkowo jeszcze bardzo nawilżać. Podkład Ideal Tone perfekcyjnie dopasowuje się do naturalnego odcienia skóry, tworząc piękny, nieskazitelny makijaż. Zapewnia idealne krycie przez 16 godzin oraz komfortowe nawilżenie, właśnie tak jak powiedziałam. No to co? Moja twarz jest, jak widzicie, taka. Coś jest tu do zakrycia, no może nie ma nic takiego większego poza jakimś tutaj małym zaczerwienieniem, tak poza tym nie ma zbyt wiele do zakrycia. Ja ogólnie nigdy nie przypadałam za podkładami, które są w takich po prostu plastikowych tubkach. Zawsze wolę podkłady, które są, wiecie, w jakichś szklanych, ładnych buteleczkach. Na pewno taki podkład łatwiej się przechowuje, przetrzymuje w kosmetyczce, jeżeli gdzieś podróżujecie, to na pewno jest wtedy to łatwiejsze. Dobra, pokażę Wam teraz kolorek. To jest coś takiego i wyciskamy to tutaj. No, naprawdę kolorek nie jest jakiś ciemny, pomimo że nazywa się aż właśnie Golden Beige. Jest taki ładny, złotawy, ciepły. Wydaje mi się, że będzie naprawdę wielu osobom pasował, bo często do mnie przecie, jakie właśnie drogeryjne podkłady tak fajnie kryją. Ja teraz zrobię sobie coś takiego, gdzie wydaje się, że właśnie on nie pasuje do mojej skóry, ale uwierz mi, że pasuje. No tak, no i ja go będę po prostu nakładała gąbką. Pierwszy punkt, zobaczymy jego po prostu krycie. Możecie zobaczyć, teraz nos ma mnie pomalowany, że on ładnie neutralizuje się z moim z kolorem reszty mojego ciała. Nie wiem, jak to będzie wyglądało u Was na monitorze. Ja widzę siebie tutaj po prostu brązową, opaloną i ten podkład ładnie się ze mną zgrywa, nawet tutaj w obiektywie tak widzę. Teraz przejdziemy do nakładania dalej i powiem Wam, że ta jedna cienka warstwa dała takie krycie lekkie, troszeczkę średnie, takie powiedziałabym wystarczające. Ja troszeczkę sobie i tak dzisiaj dołożę, bo ja dzisiaj wychodzę. Dlatego chciałabym troszeczkę mocniejsze krycie, ale na co dzień wydaje mi się, że jest to takie krycie wystarczające. Zbliżę się teraz, żebyście mogli zobaczyć, jak właśnie podkład ładnie wygląda na skórze, jak skóra wygląda tak właśnie zdrowo i promiennie. Pierwsza cienka warstwa, czyli bardzo fajnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o te podkłady Ideal Tone, Perfect Match i tak dalej, to te podkłady są, mam wrażenie, zawsze troszeczkę matujące. Zobaczymy, jak będzie z tym. Ja nie lubię takiego uczucia pudrowości na skórze, także zobaczymy, jak będzie z tym podkładem. Śmiesznie, bo mam niepozakrywane sińce pod oczami, trochę to wygląda dziwnie, ale zaraz to zrobię korektorem. Sami możecie teraz powiedzieć, jak Wam wydaje się pierwsze wrażenie, kiedy widzicie to na mnie. Ja uważam, że podkład jest naprawdę spoko. One są w ogóle, te podkłady, przecież niedrogie, bo one chyba kosztują, nie wiem, 15-16 zł w cenie regularnej, a często są, nie tylko na, nie mówię tutaj tylko o promocjach, wiecie, minus 40, one w ogóle często są na jakichkolwiek promocjach, także zajrzyjcie na pewno.
Dobra, ja teraz ogólnie dokończę swój makijaż, jakoś mi się tutaj teraz mega ciemno zrobiło, nie wiem dlaczego. I zaraz do Was wrócę. No i słuchajcie, zrobiłam sobie makijaż, nawet dzisiaj coś tam na oku zrobiłam, z reguły nie robię, ale wiem, że Wy lubicie, jak mam coś na oku, dlatego dzisiaj zrobiłam, a poza tym, tak jak mówiłam, wychodzę dzisiaj, jedziemy sobie połazić tak wieczorem, po prostu pomiennie, dlatego trochę tutaj, wiecie, przychodzenie po jakimś tam czasie nie będzie miało tutaj zbytnio sensu, bo teraz jest godzina już właściwie 19. Także nie będę miała okazji przetestować, jak ten podkład długo się utrzymuje, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy używam tego podkładu, dlatego mogę Wam powiedzieć, że trwałość może nie powala jakoś, wiecie, bardzo, ale nie schodzi on jakoś plamiasto, wiecie, brzydko. To jest podkład, który na pewno się odbija się na Waszych rękach, czy jeżeli, nie wiem, kogokolwiek dotkniecie, kogoś bluzkę, swoją bluzkę, to ten podkład po prostu zejdzie. Są też bardzo fajne podkłady, które już po prostu nie schodzą, mają troszeczkę lepszą tą formułę, a ten niestety się cały czas odbija. Ale mimo wszystko, słuchajcie, jak na podkład taki codzienny, to ja jestem po raz kolejny zadowolona z marki właśnie AA i z tego właśnie podkładu. Jak możecie zobaczyć, na twarzy cały czas wygląda świetliście. No wiadomo, w miejscach tutaj mam rozświetlacz, ale no nie wszędzie, nie na całej tej twarzy jest ten rozświetlacz, a mimo to skóra wygląda ładniej, chociaż ten Lumi wygląda ładniej, moim zdaniem. Ten wygląda troszeczkę bardziej jednak pudrowo, ale to jest jeszcze taki stan dla mnie do zaakceptowania. Także jeżeli poszukujecie, i ten na pewno o wiele mocniej kryje, znaczy o wiele mocniej, po prostu o jeden stopień mocniej kryje, uważam, niż ten Lumi. I może też ta druga warstwa dała mi troszeczkę taki, wiecie, takie bardziej pudrowe wykończenie. To nie jest jeszcze absolutnie nic typu cakey i tak dalej. To cały czas wygląda, uważam, bardzo dobrze. Tylko tak jak mówię, jest mocniejsze krycie, ale jest już troszeczkę tutaj, wkrada się jak gdyby matu, ale nie takiego płaskiego matu, bo takiego czegoś bym nie zniosła. Także to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do moich poprzednich filmów, do moich kolejnych filmów. Piszcie mi, co chciałobyście, żebym dla Was przetestowała, czy to z takiej drogeryjnej półki, czy z takiej jakiejś wyższej półki. Bardzo chętnie coś sprawdzę. Tylko błagam, nie piszcie mi już o produktach matowych, bo ja niestety nie mogę ich sprawdzić, dlatego że one u mnie po prostu będą się źle naprawdę sprawowały na suchej cerze. Podkłady matowe, w ogóle produkty matowe do twarzy nie spisują się, także tutaj musicie po prostu, jeżeli szukacie czegoś matowego, pójść do dziewczyn, które takie rzeczy testują, które mogą sobie po prostu na to pozwolić. Jeżeli miałabym wystawić ocenę od 1 do 6 dla tego właśnie podkładu, to myślę, że byłoby to może takie 4,5, bo nie jest to jeszcze, wiecie, chociaż no może tak bliżej nawet tej piątki. Myślę, że tak. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło.